Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się ksiądz Marcin Bider i serdecznie Was zapraszam na rekolekcje dla osób samotnych, tak zwanych singli, osób żyjących w małżeństwie, ale również przede wszystkim osób przeżywających kryzysy egzystencjalne i kryzysy związane z wiarą. Rekolekcje rozpoczną się 7 czerwca i będą trwały do 9 czerwca, od piątku do niedzieli. Rozpoczynamy je mszą świętą o godzinie 18 i zakończymy obiadem o godzinie 14. Rekolekcje będą się odbywały w domu rekolekcyjnym diecezji siedleckiej, który znajduje się koło Radzynia. Możemy tam dojechać pociągiem z Warszawy i należy wysiąść na dworcu w Radzyniu Podlaskim lub też samochodem, ponieważ ten dom znajduje się przy trasie Warszawa-Terespol i również przy trasie Białystok-Lublin. Tematyka rekolekcji będzie oscylowała wokół uczynków względem Boga, względem bliźniego, problemów związanych z ascezą, nerwicami i również pokorą wewnętrzną oraz wolnością wewnętrzną. Zapraszam, będzie też możliwość rozmowy i spowiedzi świętej indywidualnie. Jednocześnie przy sytuacjach mniej skomplikowanych prosiłbym o przybycie w stanie łaski uświęcającej. W celu się zapisania na rekolekcję należy zatelefonować lub skontaktować się z domem rekolekcyjnym w Siedlanowie i uzgodnić wszystkie szczegóły. Będzie bardzo mi miło Was gościć. Codziennie będzie msza święta, będą wspólne posiłki. Każdy dzień rekolekcyjny kończy się wspólnym spotkaniem wszystkich rekolektantów i tam jest swego rodzaju burza mózgów, ale dotycząca problematyki rekolekcyjnej i problematyki związanej z tym, co jest poruszane w czasie konferencji i medytacji biblijnej. Serdecznie Was zapraszam, życzę Wam dobrych myśli, dobrych przemyśleń i również dobrych natchnień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.